No, witam was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy grali też na BoxPvP, oczywiście na serwerze Meister.pl. I dzisiejszy odcinek wydaje mi się, że będzie bardzo fajny, bo wam pokażę ciekawą rzecz, którą pewnie większość z was zna, ale i tak chciałem o tym po prostu nagrać odcinek. Ale na samym początku widzowie pamiętajcie, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję na kanale. To jest bardzo ważne, no bo lecimy po 1200 subów, więc widzowie, jeśli ty nie subskrybujesz kanału, no to zrób to, proszę. No i tyle, nie? Dobra widzowie, żeby nikogo nie zdziwiło, ten odcinek miał być totalnie o czymś innym, bo mianowicie chciałem wam pokazać najfajniejszą modyfikację na BoxPvP w tym filmie, a zginąłem po prostu, więc to tyle, nie? Żeby nikt nie był zdziwiony. Miłego oglądania. Więc widzowie, no nie ma co przedłużać, wchodzimy tutaj na boksińskiego PvP. Tutaj przy okazji wam coś pokażę, no bo niestety zginąłem, mamy jedną śmierć, 29 zabójstw. No niestety ta śmierć była taka, można by rzec, totalnie taka losowa, wiecie. Biłem się z jakimś ziomkiem, nagle jakiś drugi mi od pleców dojechał, no i kurde zginąłem, no i niestety. O, tu jakiś ziom już poznał, siemanko. No i zginąłem, straciłem wszystkie itemki. Na szczęście, jak robiłem streama na swoim głównym kanale, czyli na Kamperze, dostałem tutaj mieczyk Erosa 33, więc widzowie, mieczyk jest już potężny. Secika, no mam takiego, no wiecie, coś tam odrabiamy, coś tam zarabiamy, nie jest najgorzej. Też jak widzicie, mam 257 tysięcy dolarków na koncie, a to dlatego, bo widzowie, mam troszeczkę smoczych odłamków, które teraz przy was też ulepszymy od razu i zaraz przejdziemy do meritum odcinka, mianowicie do moda, który wydaje mi się, że jest totalnym game changerem. I jeśli ty tego moda nie masz, a grasz na BoxPvP, czy w ogóle grasz na jakichś serwerach i ten mod jest dozwolony, no bo wiem, że nie na każdych serwerach jest to dozwolone, ale raczej na większości, no to na pewno stary musisz sobie to pobrać, no bo naprawdę, o wiele łatwiej się gra, o wiele łatwiej zdobyła się fragi. I szczerze, ja nigdy tego nie używałem. Zawsze hejtowałem na przykład Lady Moda, bo to na Lady Modzie jest, jak dobrze wiecie. No to muszę przyznać widzowie, że jest naprawdę, kurde, potężne. Więc dobra widzowie, nie ma co, przechodzimy do szamana. Ulepszamy perk szybkości już na poziom trzeci. I zostaje nam ostatni perk jakby szybkości na poziom czwarty. 200 smoczych odłamków, bardzo dużo. Szczerze, wątpię, że to wbije jakoś szybko. No ale będę sobie zbierał. Na razie mamy 21, czyli 179 odłameczków nam zostało. Ale dobra widzowie, nie przedłużając, przejdźmy do modyfikacji, która jest giga spoko i jest giga fajna. A mianowicie, na Lady Modzie nazywa się to Damage Indicator, więc ja sobie tutaj oczywiście to zainstalowałem. Robimy sobie odpalanie tego moda i jak widzicie widzowie, nad każdym graczem, dosłownie nad każdym graczem widzę ilość jego HP. I dlaczego to jest takie OP? Ja wam to pokażę zaraz, bo moim zdaniem jest to potencjalnie OP, że na przykład jeśli bijemy się, nie wiem, no jest trzech typa na krepy i widzicie, który ma najmniej jakby HP, widzicie, który dostaje najwięcej damage'u, no to wiadomo, na kim się sfokusować. Dlatego uważam, że jeśli stary, ty jeszcze tego nie masz, no zainstaluj sobie, naprawdę, zainstaluj sobie tego moda, naprawdę bardzo, ależ to bardzo ułatwia rozgrywkę. Oczywiście zaraz pójdziemy sobie na klepę, żebym wam to pokazał dokładnie, jak to wygląda w trakcie rozgryweczki. Tylko chciałbym sobie ogarnąć na początku ekwipunek w ogóle, żeby tutaj się bić jako tako. No ja troszeczkę się mówię, biłem się, troszeczkę czasu na klepie poświęciłem. No i no 29 killi. Wiem, że nie jest to jakiś niesamowity wynik, bo tak naprawdę cały czas spędzony na serwerze to jest ja, który handluje głównie na czacie po prostu. No bo piszę na czacie, że kupię odłamki. Pewnie jakbym jeszcze na nich nie oszczędzał, no to wiecie, bym mógł, kurczę, mieć to trochę więcej. Ale no ja właśnie chcę się trzymać pewnej kwoty, której nie będę przekraczał. W ogóle widzę jeszcze, że mam jakieś kluczyki, więc sobie możemy to sobie otworzyć chyba. Skrzynka do mineboxa, co tu dropi? Dusze piekła tylko, dobra, nie chcę się tego otwierać. Tutaj epic boxy, otworzymy, pajęczyna i refile. Dobra, słabiutko, refile i gwiazda śmierci jedna. Więc dobra, gwiazdę śmierci będzie można sprzedać. Ale to może potem sobie najpierw odłożymy. Dobra, to temy śmiertelności mamy, elytrę zakładam. Trochę tego fireworków mamy, nie mamy strędzy. Strędzę trzeba na pewno sobie tutaj kupić. Za dużo mam koksów w ogóle w ekwipunku, no to tyle koksów i wszystkiego, to mi się na pewno nie przyda. Dobra, stack serc oceanu i wydaje mi się, że będziemy mogli sobie tutaj kupić stręże dwójki kupione. I w ogóle widz napisał, że są odłamki za 3 miliony na rynku, więc widzowie, szybko sobie tutaj skoczymy i też to kupimy. Kategoria odłamki, gdzieś były za 3 miliony, goście mówił. Gdzie są za 3 miliony? No tu jest za troszeczkę drożej. 3 odłamki za 10, no to nie jest 3 miliony od sztuki. A tu jest 8 za 31. No też, dobra, nie, ja... Dobra, to mogę kupić, widzowie, teoretycznie. Ale tamtych nie będę kupował, no bo jednak chcę się trzymać tej kwoty, o której mówię i no wiecie, o co chodzi. Dobra, widzowie, więc teraz wam pokażę, jak ten mod działa normalnie, no podczas sklepy, bo to jest naprawdę bardzo super przedmiot. W sensie przedmiot, no ta modyfikacja jest bardzo super. Wydaje mi się, że na CH2 sobie pójdziemy znaleźć przeciwników. Od razu, pierwsze co, no to oczywiście jemy koks.
boksa, widzowie. Elytra na plecach, pijemy sobie stręża i szukamy już jakichś naszych przeciwników. Widzimy, że tu ktoś się bije, więc od razu można widzieć, kto dostaje jakiś większy damage. Na przykład bierzemy tego skrzypaciora, czy kogoś tutaj, kto tu jest w ogóle. Zobaczmy, jaki dostaje damage. No dostają taki damage, że średnie, więc on miał jakiś dobry ekwipunek, więc sobie od razu odpuszczamy, no bo nie ma sensu się bić z kimś, kto ma lepszy ekwipunek. Tutaj jest jakiś ziomek, który jak widzicie dostał 3 hity i od razu miał tam 4 serca pokazane nagle, nie? Więc no widać, na kim się warto fokusować. Dobra, ale jak nie na tym kwarcu, to może gdzieś tutaj ktoś będzie jakiś chętny do klepy. Tutaj widzicie 2 hity i też ziomkowi spadło dużo HP. Ten w ogóle ma perka na dodatkowe serca, więc uciekamy sobie stąd, no bo widzimy, jak ktoś ma perki, no to jest lepszym jakimś graczem na pewno. Tutaj jakiś minionek chce mnie bić. Zobaczmy jego ilość HP. Zobaczcie, widzowie, jak HP mu schodzi. Dobra, musieliśmy użyć usuwacza pajęczy. No ale to samo, no 2 hity gościu dostał i też miał 9 serduszek, więc od razu byśmy wiedzieli w takiej klepie, że wiecie, że warto się na nim fokusować. Kolejny tutaj wariat, Godek jakiś. Jednego hita dostał, od razu 4 serca zostały mu zbite. No niestety, jak nie wiem, nie umiem bić takich ludzi. Nie umiem bić takich ludzi. Ja nie wiem, co się, jak bić takiego gościa. O, zobaczcie ziomeczka, zobaczcie ziomeczka. Od razu też hity poszły, mimo że stręcz mi się skończył z tego, co widzę. Nie no, nie będę ukrywał, widzowie, że chciałbym kogoś zabić, żebyście zobaczyli tą satysfakcję z tego, jak ziomek ma jedno serce, a nagle ma zero, nie? Na przykład z tym gościem można to zobaczyć. No kurde, nie, kolejny. Ej, gdzie miałem totem? Nie, straciłem swój miecz. Ej, straciłem swój miecz, ale dlaczego nie miałem totemu? Ja myślałem, że miałem totem. Szczerze, w tym momencie nie wiem, co powiedzieć, bo zginąłem i nawet cały serwer dał mi eleczkę po prostu. I ja zginąłem od jakiegoś słabego gracza. I ja zginąłem z mieczem 33. Jak widzę, część mojego ekwipunku została, ale nie został mi miecz, na którym mi najbardziej zależało. I chyba będzie po prostu trzeba zmienić tytuł odcinka, nie? Z nie najlepszej modyfikacji do najgorszej modyfikacji na Box PvP chyba. Nie, widzowie, naprawdę, w tym momencie jestem lekko zawiedziony, bo tak naprawdę zaczynamy rozgrywkę, no można by powiedzieć, że od zera. W sensie, no jedyne, co mam, no to te perki, to tyle, bo cały mój ekwipunek, jaki mam, no to straciłem. No zobaczcie, tutaj nic nie mam. Mam jakieś itemy 28, 25. No wiecie, naprawdę, można by rzec, że dość średni ekwipunek, więc no bardzo, ależ to bardzo mi przykro z tego powodu jest. Mamy miecz Zeusa 31, no to jest taki jedyny plus. Nie wiem, nie wiem, może teraz, widzowie, za te $245, to zamiast po prostu wydawania tego na odłamki, to ja muszę pójść w, nie wiem, w zbroję czy coś. Zobaczmy w ogóle, jak tutaj można kupić jakieś spodnie. Jakiś typ napisał: mam twoje ity, MSK 3 go top, a masz miecz? Mi tylko na mieczu zależy, ale wątpię, bo ten miecz był, wiem, że był warty miliard, a dostałem go od widza, który jest przy okazji w moim klanie. No nie wiem, dobra, widzę, że on nie ma tego miecza, więc dobra, ja, widzowie, tutaj pójdę, nie wiem, naprawdę, nie miałem założonego totemu, to był największy błąd. Jakbym miał totem, to bym uciekł, ale trudno, nie ma co się tłumaczyć. Zobaczmy, widzowie, jakieś spodnie może na markecie będą do kupienia. Spodnie 30 za $50, no to jest takie mech. 32 są za $145. Więc chyba jest to niska cena. Może bym znalazł jakieś inne spodnie. Takie właśnie 32 bym chciał znaleźć. Coś w tym stylu, 32 w górę. Z jakąś niską cenę, no to bym wtedy je po prostu kupił. Ale z tego widzę, z tego co widzę, to raczej takich spodni nie ma. Tam były jedyne spodnie na markecie, a cena niestety nie jestem pewny, czy to była niska. Więc dobra, widzowie, uznajmy, że stracimy pieniądze. Mam nadzieję, że stracę jak najmniej pieniędzy za to. No ale kupujemy te spodnie 32. Mamy buty 30. Jeszcze jakiś hełm by się przydał. Jakiś największy, nie wiem, jakaś 32. 31 jest za 100 milionów, 34 za 700 milionów jest. No to coś takiego to ja bym chciał akurat, ale no nie na aktualny budżet. Tam widziałem, że 30 jest za 60 milionów, a ja mam jaki mieć, jaki mam hełm najlepszy, jakiś się tutaj znajdzie coś. Hełm mamy 29, dobra, na razie niech sobie będzie ten hełm. No i widzowie, no co mogę powiedzieć, szczerze bardzo się zawiodłem. Ten odcinek miał być totalnie o czymś innym, bo miał być to odcinek po prostu o tym, że najfajniejszą modyfikację na Box PvP wam pokazuję, a po prostu zginąłem, więc no, dziękuję za oglądanie, no i tyle mogę powiedzieć, nie, więc no, następne odcinki będą po prostu polegały na tym, że musimy się odrobić na serwerze. Dobra, widzowie, tak jak powiedziałem, też po prostu szybkie losowania z wcześniejszego odcinka o Paysafe Carda, losujemy totalnie losową osóbkę, a tu muszę chyba odpowiedzieć na pytanie matematyczne, losujemy i zobaczmy, widzowie, 120 komentarzy, kto wygrał? Tutaj szybko, tutaj będę cały czas gadał, żeby nie było żadnego cięcia, że oszukałem. Ty dla kamperka, Kubuśka, super odcinek, dałem ci dzisiaj 2 miliony, kopałeś mój nick, kupci, kupci. Napisz do mnie na Discordzie czy coś, dwie dyszki Paysafe Carda właśnie lądują dla ciebie, więc pozdro.